im jesteśmy więksi, tym jesteśmy młodsi. Ponad 30% w tej chwili franczyzobiorców, bo to jest ta grupa, która też jest dla nas bardzo ważna, to są w tej chwili osoby poniżej 30 roku życia. 36% osób, które pracują w tak zwanej centrali, czyli w funkcjach, które wspierają sklepy, to są również osoby poniżej 30 roku życia. To jest w tej chwili to pokolenie, z którego najbardziej czerpiemy. I tak naprawdę pokolenie również, które u nas ma szansę się rozwinąć, bo pewnie tutaj nie tylko Żabka, ale bardzo wiele firm, które mamy na rynku polskim, szczególnie po pandemii, inwestuje bardzo mocno w zespoły związane z cyfryzacją, automatyzacją, szeroko pojętą digitalizacją. Te kompetencje mają najczęściej młode osoby. My budując te, czy też wzmacniając te zespoły, rzeczywiście jesteśmy pracodawcą, który bardzo mocno czerpie z tego młodego pokolenia. Musimy się tego młodego pokolenia nauczyć. To są osoby, które są, mają taki, bym powiedziała, bardzo globalny sposób myślenia. To są osoby, które są odważne w swoich decyzjach. To są osoby, które chcą mieć dobre życie. Oni mają swoje marzenia. Oni mają swoje pasje, oni znają swoją wartość, oni szukają firmy, w której będą mogli tę swoją pasję, te swoje marzenia spełnić. To jest klient, który szuka czegoś dla siebie, więc to jest klient lekko wybredny, natomiast klient, który szuka bardzo zdrowych produktów, klient, który szuka jakości, który szuka ceny, która jest powiązana z jakością produktów. To jest klient wymagający, to są też klienci, którzy trochę mniej przywiązują się do marek, bardziej do tego, co te marki ewentualnie mogą im dać. W związku z tym oni są nastawieni na różnorodność. To jest pokolenie, które tak naprawdę no, widzi tą szansę. Ja myślę, że też czasami nas zawstydza tą taką swoją odwagą, myśleniem właśnie globalnym i myśleniem tak naprawdę, że można wszystko zrobić. Traktujemy to jako możliwość i szansę, a nie właśnie jako zagrożenie.